Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Progress League. Dzisiaj sobie spróbujemy wbić moją rekordową liczbę MMR-ów na trójkach. No taką rekordową liczbę, rekordową barierę, czyli 1700. W planach będą no takie 2-3 mecze w zależności tego jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że pójdzie jak najlepiej, ale no nigdy nie wiadomo. Na samym początku jeszcze chciałbym przypomnieć o subskrypcji. Nigdy tego nie robiłem, a w sumie chyba trzeba, patrząc na statystyki. A jak możecie zobaczyć, szybko mecz znalazło. DFH Stadium, w teamie mamy... Maybe. Nie no. Co to jest za serwer? Ale kozak. No to pograne. Chyba. Niesamowity serwer. Jak widzicie, tak się wbija, tak się nie wbija rangę przez Psyonix. Przed chwilą grałem, nic się nie działo, teraz ja i mój teammate. Czy to jest europejski? Jest europejski. Co tu poszło nie tak? Grze się nie spodobało, że nagrywam. Nie no, kiedy... To jest padak jednak, ale spróbujemy pokazać, jak pokonać przeciwności losu i grać na teleportującej się piłce, chyba że nam spadnie ten ping. O, great pass. No nie są to idealne warunki, ale mam nadzieję, że w enemy też komuś będzie wywalało za chwilę. Nie wiem, taki gameplay, nie wiem czy tego meczu nie przytnę, jeżeli go widzicie to nie przytnę. Dobra, generalnie wracamy parę dni później i parę MMR-ów więcej. Tak się składa, że w dzisiejszym odcinku jednak walczymy o 1800, a nie o 1700. Ja zagram jeszcze dwa spotkania, mam nadzieję, że będą udane i że uda się tym razem przebić barierę na odcinku. No i przede wszystkim, że nie będzie 1000 pingu, tak jak przy ostatnim podejściu. Okej, mecz znaleziony, teamy takie... O, oczywiście, zamiast dać w miarę wyrównanie, to u nich jest dwóch wyższych, mimo że są randomami, u nas dwóch niższych. Nie wiem, jak czasem działa ten matchmaking, zwykle dobierało tak, żeby było równo według tych obliczeń. Ale przynajmniej mamy więcej do zyskania niż do stracenia. Jest to jakiś pozytyw. Ja dzisiaj spróbuję się stryhardować i pokazać jak najwyższy poziom potrafię. Generalnie nie nagrywałem jeszcze gameplayu po tym całym update'cie Rocket League'a. I trochę nie wiem, czy mi będzie płynnie chodziła giereczka, bo tak wiem, że zaczęła zamulać, zwłaszcza na początku tego pierwszego dnia. Ale może będzie dobrze tutaj. Zrotujmy, jakby oddał strzał przeciwnik. Tutaj mamy czystą sytuację, podbijmy sobie. Nie pykło, ale podaliśmy w zasadzie na pustą. Dobra, nie było to aż takie dobre podanie, jak myślałem. Okej. Okay. Karo. Okej. Okay. Zdemujemy? Nie zdemujemy, bo nie trafiłem w typa. Ale na razie nie jest źle, minęła minuta i nie przegrywamy. Mogło być zdecydowanie gorzej. Kurczę, no fajnie by było jakby weszło mimo wszystko. Boję się lecieć, byłoby to bardzo ryzykowne, dlatego zagramy trochę defensywniej. Nie. Ale świetną bramkę straciliśmy. Nie będę jej komentował. Zaczęło się od nietrafienia boosta, potem panika na bramce. Julio. To jest dziwna metoda na kick-off. Jak na randomów, to bardzo dziwna. Okej, jak widzimy, nie jesteśmy za bardzo rozgrzani jednak. Przez przypadek bumpnąłem naszego teammate'a, bumpując wcześniej przeciwnika. Szkoda, bo byłby open. Już challenge'ował. O, odbi się ciężko. Nie odbiło się ciężko, nasz teammate jak widać jest świetnie nastawiony do spotkania, nawet się nie wracał. Tutaj no zaryzykowałem, może powinienem z ten... jak to się nazywa? Shadow Defense, o, właśnie w ten sposób. Strasznie denerwuje, że on nie gra zbyt zachowawczo i ciągle sobie wyjeżdża, zamiast się wrócić. Nie mogę tego dać nigdzie, bo gdziekolwiek bym dał tą piłkę. Wywaliłem beznadziejnie, ale gdziekolwiek by ją dał, to... no, miałby do dupy. Okay. Jeżeli jak widzimy, doskonale obija ścianę.
Nie ma co się poddawać, ten mecz jeszcze jest łatwo do wygrania. Jak najbardziej. Uwaga, czy coś się z tego stanie? Nie do końca. Chociaż strzelamy bramkę, strzelamy, jeszcze jest oczywiście wszystko do nadrobienia. Nawet lubię przegrywać w meczu, bo jest przynajmniej mniejsza presja, jakkolwiek to brzmi. Tak, to wygramy spotkanie, to będzie dobrze. No a generalnie no, też nie skupiamy się na tym, żeby koniecznie wygrać, ale żeby grać jak najlepiej, się czegoś nauczyć. Zwłaszcza w tej serii. Okej. Okay. Pozytyw jest taki, że przegrywając pierwszy mecz i wygrywając drugi, dalej możemy mieć 1800 MMR-ów po dzisiejszym dniu, po dzisiejszych nagrywkach. No bo gramy teraz na przeciwników, co mają więcej MMR-ów od nas, sporo. Także to jest na pewno pozytywem. Dobra. Walnijmy jak najmocniej, może coś się stanie. Ten strzelężował. Chyba nie będzie jechał na ścianę, sobie tak bezpiecznie w miarę podjedziemy. Nie jest źle. On nie wygląda jakby chciał podać, zrobił coś takiego. Znowu nas wystawił na bycie sam na dwóch. Okej. Julio, jedziesz. Julo. Dobra, zdajmy mu się wywalić. Będzie łatwa kontra przynajmniej. Przynajmniej w teorii. Dobra. Ajajaj. Nie tak to miałem w głowie. Ale przycięło giera. Ale ważne, że jakoś przeżyliśmy. Dawaj, Julo. A, dał za szybką. Niecelne podanie, niestety. Lepiej w takich sytuacjach podawać, jak daje ci boomera, trochę za plecy, bo wtedy można zwolnić, a przyspieszyć bardziej to nie mogłem. Dlatego, no, wiem, można się bardziej niedokładnie zagrać, jeżeli zagracie za lekko. Wtedy to jest do wyratowania. Oczywiście, żebym musiał pojechać po mojego boosta, żebym przypadkiem nie mógł za dużo zrobić. Okej. I znowu mi wywala, zamiast zratować normalnie. Nie podoba mi się to, co robi ten gostek. Nice one. To jest właśnie typowy teammate randomowy, zobaczcie. No ale cóż, nie można się przejmować, dalej można wbić w tym odcinku 1700. Okej, jest drugie spotkanie i są inni przeciwnicy. I też generalnie jest inny teammate, także to też jest bardzo fajna sprawa. Tym razem jesteśmy wyżej postawieni, dlatego myślę, że 9 MMR-ów może być ciężko dostać, aczkolwiek no mniejsza z tym. Może się uda, może nie. Zobaczymy, trzymajcie kciuki, ważne, żeby tym razem wygrać. Zagram jak najlepiej, w sumie dobrze, że mnie zniszczył, bo bym bardzo długo wracał, nie miałem boosta. I też nie wiem, czy zauważyliście, w sklepie został dodany kod twórcy, który przy zakupach... Ajajaj. I przy zakupach czegoś w sklepie w Rocket League, tym za kredyty, możecie teraz wspierać twórcę. To jakby ktoś chciał, to może wpisać kod EDEK, tak jak się na ekranie pewnie wyświetla. Może się nie wyświetla. To wtedy po prostu EDEK, tak jak nazwa kanału. Oki. Powinienem tam pojechać, ale no... Liczyłem, że w dół się odbije. Zbieramy jak najwięcej boostów, żeby mieć jak najszybszy powrót. Jak najbezpieczniejszy. On tego nie strzeli. Walimy jak najmocniej, mimo że nie mamy za dużo boosta. I kradniemy im. Okej. Tutaj fejkujemy. I na ceilinga. No, kurczę, zostawiłbym naszemu teammate'owi, jakby szybciej jechał, ale... No nie było takiej potrzeby, jak widać, strzelamy bramkę. Jedziemy do kick-offa. Może się uda. Kwestia ile MMR-ów też ewentualnie za wygraną byśmy dostali. Ojej. No problem.
No to nie było akurat. Chyba interwencja życia. Strasznie źle się ustawił. Chociaż prawdę mówiąc, no nawet z tego ustawienia to nie była trudna interwencja, ale no zdarza się. Jak najbardziej. Strzelił przed chwilą bramkę, należało mi się jedno wywalenie. Okej. No, doskonałe podanie naszego teammate'a. I tylko wykańczamy pustą, nie ma nic prostszego. Tak jechałem zachowawczo, że wyraźnie właśnie jak przejdzie piłka, to będę mógł strzelić. A jakby nie przeszła, to bym zdążył się wrócić. Tak, trzeba wyczuć. Balans walimy jak najmocniej do rogu, żeby nie skontrowali. Być może się wywalili. Spróbuję zdemować przynajmniej jednego. O, kurczę, nie wyszło, oni nas zdemowali. Ten nie ma flipa, dlatego na pewno będzie dużo wolniej ode mnie. Tutaj naszego teammate'a nie ma, także podjeżdżamy, tutaj przymulamy. Okej. Okay. Nie podskakiwałem, bo bym jeszcze naszego bumpnął. Wywalamy w ten sposób, skaczemy ponownie, byliśmy pierwsi. Zawsze trzeba to mieć taką pewność i robić jak najszybciej się da. No, ale to jest kwestia akurat wprawy, żeby wyłapać kąty, jak się zachować, żeby było jak najszybciej. To akurat jest kwestia treningu. Ale no, widzicie mniej więcej, co robię. Przynajmniej nie wiem, czy wszystko jest dobrze. Oczywiście na pewno jest, robię miliony błędów, zwłaszcza czy to mechanicznych, czy to faktycznie też źle się ustawiam i tak dalej, źle jeżdżę, ale no, myślę, że coś tam też można się nauczyć. Powoli. Woli chyba coraz tam lepiej mi tak idzie w rokecie. Niedługo też, a to już mówiłem w poprzednim odcinku, to nie będę powtarzał. Dobra, wyjedziemy. Bumpnąłem go, liczyłem, że on będzie wybijał prosto w nas i że może strzelimy z tego jeszcze bramkę. To jest zaufanie do teammate'a, bo widziałem, że ma easy save'a. Na niższych rangach często nie ma zaufania i ludzie double commitują. Przez co padają bramki. Proszę nie wejdź. Ok, wywalamy do boku i blokujemy potencjalny strzał w bramkę. Taki najgroźniejszy, jakby to z całej siły. No jak nie jest sił z całej siły, to raczej nasz teammate nie powinien tego puścić. No nie, no zdążył. Chciałem sobie spokojnie dać na... nie double tapa, tylko na rebounda. Chyba to się nazywa rebound, nie jest to najlepsze w nazewnictwo. Ale wiadomo, o co chodzi. O! O, ale pięknie obronił, dobrze. Teraz wyjeżdża z piłką nasz teammate. Sobie wyjeżdża, on ma dużo MMR-ów tak swoją drogą. 1860. Dobry zawodnik w tym meczu, wybrano. Tylko boję się, że przez to, że on jest taki dobry i ma tyle MMR-ów, to nam braknie z jednego do tej przełomowej bariery 1800. No chyba, że jeszcze się coś odwali i nie wygramy. Okej, tutaj przyczyściłem trochę. Okej. Nie powinien być groźny strzał. Jak widzimy, mamy trochę boosta, dlatego spokojnie sobie wyjdziemy w bramkę jak najgłębiej, tak żeby obronić. No i wybijamy piłeczkę, już można zagrać bardziej zachowawczo, bo wygrywamy. Nie ma potrzeby jakoś pressingowania. Tym bardziej, że oni nam sami oddają piłki. Okej. Podaję do naszego na pustą. I wygrywamy 4-1. Dzięki, nice one. O, ja muszę jakoś zastopować szukanie meczu. Bo jak znajdzie plus 9, także może się udało. To się zaraz okaże. Mój plugin na szukanie gierek działa wyśmienicie. Czy się udało wbić 1800 na tym odcinku? Dam. Udało się, dlatego mimo tego pierwszego nieudanego spotkania wbiliśmy moją rekordową barierę 1800 MMR. Ja jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że ktoś z was mnie kibicował i zostawi za ten wyczyn łapkę w górę albo nawet subskrypcję, jeżeli jeszcze nie ma. A ja się z wami żegnam. Elo, elo.